Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński. 4 grudnia 1946 roku. Środa. Naród polski nie zmarnuje jedynej swej szansy. Przewodniczący Głównej Komisji Obywatelskiej Daniny Narodowej, wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej profesor Grabski. Wypowiedział na temat znaczenia zagospodarowania ziem odzyskanych następujące uwagi. Sprawa zagospodarowania ziem odzyskanych jest dziś w Polsce jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym zagadnieniem i to z paru powodów. Pierwszy z nich, natury polityczno-gospodarczej, sprowadza się do konieczności uzupełnienia argumentów historycznych i politycznych uzasadniających przyznanie nam w poczdamie prawa do ziem odzyskanych, argumentami gospodarczymi. W ciągu najbliższych lat musimy przywrócić tempo życia gospodarczego na tych ziemiach, równe tempu za czasów niemieckich, a nawet je przewyższyć, a wtedy, w opinii świata, utrwalimy nasze prawo moralne do nowych granic. Z Pomorza Zachodniego doskonałe wyniki pracy rolników. Z terenu poszczególnych powiatów nadchodzą już sprawozdania o wynikach jesiennej akcji siewnej w poszczególnych rejonach Pomorza Zachodniego. Dotychczasowe dane przechodzą najlepsze przypuszczenia. Okazuje się bowiem, że rolnicy uprawili i obsiali znacznie większy obszar ziemi, aniżeli przewidywano. W stosunku do planu władz centralnych osiągnięcia wynoszą o 100%, a nawet więcej ponad przewidzianą normę. Wiadomości nadchodzące z powiatów stwierdzają, że rolnicy wytężyli wszystkie swe siły, zmobilizowali pomoc sąsiedzką, wykorzystywali każdą chwilę byle tylko ziemię obsiać. Na czoło powiatów, które mogą się poszczycić najlepszymi wynikami wysuwa się powiat nowogardzki. Tylko 150 lekarzy. Na terenie całego Pomorza Zachodniego odczuwa się w dalszym ciągu poważny brak lekarzy, dentystów, akuszerek i temu podobnych. O ile w większych miastach na ogół chorzy znajdują jeszcze opiekę lekarską, to w miastach mniejszych i na prowincji sprawia, sprawa przedstawia się bardzo niekorzystnie. Tylko 120 lekarzy pracuje na terenie województwa szczecińskiego. Zakaz wywozu ziemiopłodów z Pomorza Zachodniego. Pomiędzy cenami zbóż w województwach centralnych i na Pomorzu Zachodnim panuje duża różnica. Ponieważ na terenie Pomorza Zachodniego ceny zbóż są niższe, przeto liczne instytucje zakupują zboże i wywożą je z terenów ziem odzyskanych. W wyniku tej akcji rolnicy, miejscowi, którzy chcieli zakupić pewnej ilości zbóż do akcji siewnej, nie mogli uzyskać zboża po dostępnej dla siebie cenie. Ponieważ uniemożliwienie zakupu zboża szkodzi akcji siewnej, przeto rolnicy postanowili wystąpić do Ministerstwa Ziem Odzyskanych o wydanie zakazu wywozu zbóż z województwa zachodniopomorskiego. Potrzebni są rybacy. Powiat Drawski posiada jeszcze około 50 gospodarstw rybnych zajętych przez Niemców. Mogliby je objąć Polacy, gdyby znaleźli się odpowiedni kandydaci. Gospodarstwa są dobrze zaprowadzone i wyposażone w odpowiedni sprzęt. W powiecie rozpoczęły pracę trzy komisje wnioskowe, które przyjmują od rolników wnioski o przyznanie gospodarstw na własność. Wśród rolników rozdziela się również materiały budowlane, które przeznaczone są na remonty gospodarstw. Noc świętego Mikołaja dla dzieci. Staraniem zespołu teatru Komedia Muzyczna zostanie w dniach 5 i 6 grudnia urządzona Noc świętego Mikołaja dla dzieci w sali teatru przy ulicy Swarożyca. Rodzice, którzy chcą sprawić swoim pociechom miłe niespodzianki i przy tym sami się ubawić, proszeni są o zdeponowanie podarków w sekretariacie Teatru za opłatą 20 zł w godzinach od 10 do 13 w terminie do dnia 5 grudnia.